przerażenie w moich oczach. Cześć kochani, witamy w naszej serii Drift Autobus na start. Ja się nazywam Karolina Pilarczyk. A ja Mario, nadal tak samo. Dzisiaj, jak widzicie, dosyć nietypowo, bo to ostatni odcinek, trochę mi smutno. A mnie też smutno. Smutno! Dlaczego? Naprawdę, bo było fajnie, fajna przygoda. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, jak radzić sobie z różnymi kosztami oraz będziemy mieli bardzo fajnego gościa. Tak, bardzo fajnego gościa, który Was zmotywuje do tego, żeby coś zrobić. Mamy taką nadzieję, jeżeli Wam się będzie podobał ten odcinek, to oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i nieustannie czekamy na Wasze komentarze. Dajcie suba, jak się to mówi, jo, jo, sub. Leci. Mario, nie, sub, Mario zaczyna czuć ten klimat. Kręcam się, zaczyna bardziej się wkręcać. Słuchajcie, pamiętajcie, że ten samochód, który stoi za nami, jest do wygrania. I jak go wygrać? Trzeba obejrzeć wszystkie odcinki z serii. Jest tam ukryty wyraz, który później po obejrzeniu odcinków stworzy zdanie. Trzeba napisać uzasadnienie tego zdania, a my wybierzemy najciekawsze uzasadnienie. Ja już się zgubiłem, co nagadała. Ty zdania, wyrazy, o co chodzi, ale da się. Obejrzyjcie, to będziecie doskonale wiedzieć, o co chodzi. A dzisiaj jest 13 marca i do dzisiaj możecie przysyłać swoje uzasadnienia. Bo do dzisiaj czekamy na nie, a potem zaczynamy czytać i wybierać najciekawsze, najlepsze i nowego właściciela tego samochodu. Wróć, to dzisiaj do 23.99? Tak, 99. Będę musiał później od 23.99 do rana siedzieć i to czytać, tak, żeby ogłosić wyniki? Tak. Dlatego się cieszę, że już koniec tej imprezy. Zapraszamy do oglądania. No dobrze, no to macie już ten samochód driftingowy i co dalej? No to dalej trzeba się przygotować do dalszych etapów. Samochód to jest początek drogi do piekła. Nie, do niesamowitej przyjemności. W sumie może do piekła, bo w piekle podobno jest zajebiście. Zajebiście, bo w piekle są niegrzeczne dziewczynki i one robią to, co chcą. A nie to, na co przykład. Tak, ale słuchajcie, właśnie. Samochód to dopiero początek, potem trzeba go jeszcze zawieźć gdzieś, trzeba opony mieć do tego sportu, no i teraz co dalej? Okazuje się, że to wcale nie jest takie skomplikowane. Nie? Pewno, że nie jest skomplikowane, trzeba mieć tylko chęć. Opony możemy, nie wiem, załatwić sobie od jakiegoś wulkanizatora, powiedzieć, że kupimy od niego albo w ramach współpracy, że będziemy jego polecać, on nam da zużyte, wysoko jeździcie, potrenujecie, wszystko idzie załatwić. Wszystko, podobnie z lawetą. Można wypożyczyć auto, lawetę i prawo jazdy do 3,5 tony nam niczemu nie przeszkadza. Można kumpla poprosić. Naprawdę jest wiele sposobów. Zawieźć go na lawetę raz na miesiąc czy raz na 2 tygodnie na tor, to nie jest duży koszt, a bezpiecznie i przede wszystkim jak się złomek popsuje, to wróci do domu, a tak nie zostanie tam w krzokach. Tak, no właśnie, bo to jest bardzo ważne to, co powiedział Mariusz, czyli musicie pamiętać, że te przeróbki, których dokonaliśmy podczas naszej serii i które dokonujecie w samochodach driftingowych, którymi chcecie wystartować na przykład w Waszych pierwszych zawodach albo w ogóle potrenować, to są przeróbki, które uniemożliwiają tym pojazdom poruszanie się po ulicy, więc dyskwalifikują go z ruchu drogowego, nie spełniają warunków przeglądu. A z drugiej strony mogą być tylko większym problemem, bo w momencie kolizji jest przejebane. Tyle mogę Wam powiedzieć, tak bardzo dosłownie. Ale druga sprawa też, to zobaczcie, jak te samochody nasze wyglądają podczas treningów. My naprawdę ich nie oszczędzamy. Wyglądają one ciężko, jakby, jak to już kiedyś wspomniałam, jakby pies nasz go ten samochód przeżył i wypluł. Wypluł. W związku z czym wracanie takim samochodem też po drogach publicznych jest dosyć nieodpowiedzialne, plus czasami ten samochód się nie nadaje do tego, żeby... Nie wolno tego robić i koniec. Nie ma dyskusji, nie ma wyjątku. Ale słuchajcie, jest dużo powodów, dlaczego ten samochód musicie załadować na lawetę. Ale tak jak wspomniał Mariusz, wypożyczenie lawety nie jest wcale takie problematyczne, autolawety, bo oczywiście kupno to jest dosyć duży koszt, ale można ją wypożyczyć, można dogadać się z wypożyczalnią, więc absolutnie tutaj jest już sposób na to, żeby gdzieś przeoszczędzić. To jest początek Waszego myślenia, jak zrobić w przyszłości biznes ze sponsorem. Zaczynamy właśnie od współpracy barterowej z lawetą, z oponiarzem, z mechanikiem, z warsztatem, z placem.
Myślcie, to są wszystko pomysły, które Wam dajemy po to, żebyście w przyszłości mogli mieć taki zespół jak my. Dokładnie. I żeby móc zaoszczędzić w różnych miejscach, a świetnie się przy tym bawić. Mariusz, a ja bym chciała w końcu przetestować to nasze auto. Jedziemy w końcu na tor? Jedziemy, tylko muszę lawetę pożyczyć. Tak Wam mówiłem, zanim pojedziemy na tor swoim pierwszym samochodem, czy tym samochodem, jakimkolwiek, przed każdym wyjazdem na tor trzeba go przejrzeć. Tak normalnie, tak po ludzku, czyli sprawdzić mu płyn w układzie chłodzenia, żeby się nie zagotował. Sprawdzić mu olej, jak brakuje, to dolać tego oleju, tylko po prostu tam w tą dziurkę trzeba wlać do silnika. Sprawdzić układ wspomagania, hamulcowy, bo wszystko się mogło zdarzyć, to są stare samochody, gdzie tam jakieś wycieki mogą być, coś się dzieje, a naciskając hamulec, a go nie będzie, no to ściana murowana. Więc podstawowe przeglądy róbmy zawsze, za każdym chęcią wyjazdu na tor, dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa silnika, dla bezpieczeństwa innych zawodników, prosty przegląd podstawowy. Oleje, płyny, tarcze, klocki, wszystkie śruby, czy są dociągnięte w zawieszeniu, bo to ciągle jest łomot. Na zaspawanym dyferencjale, na gwintowanym zawieszeniu są sztywne elementy, które ciągle pracują udarowo, żeby się nie pourywały, więc dokręćmy te śruby. I wtedy będziemy mieli na pewno przyjemność jeżdżenia i przyjemność tego, co się nie będzie psuło. Bo najgorsze to jest to, Później się zrobi. Jak się później zrobi, to jak później pierdolnie, to są takie koszty, że po cóż mi to było. A tak wystarczyło od razu coś tam wyeliminować. Jak z dentystą, z dziurką. Jak jest malutka, to szybko się zrobi, ale jak już jest taka japa, to matko boska. No, wiem coś o tym. Boli. Także możemy jechać. Mariuszek, to możemy już jechać na ten tor? No pewno, że możemy, przecież sprawdziłem te wszystkie rzeczy, oleje, pierdoły, wszystkie, dokręciłem wszystkie śrubki, koła podokręcałem i wziąłem ze sobą podnośnik. Podnośnik, ale podnośnik to nie wszystko, bo trzeba jeszcze klucz do kół wziąć ze sobą, paliwo w karnisterku, którego teraz nie kupimy na stacjach, ale jest szansa, żeby gdzieś tam sobie spuścić. I należy wziąć części zamienne, czyli do sklepu końcówki drążków, to 30 zł kosztuje, na złomie felgi stare czasy załatwić po 50 zł za komplecik, założyć te opony, żebyśmy nie byli samowystarczalni. Jak się urwie coś, to zmienimy. Półośka, parę złotych. Przygotować takie rzeczy do skrzynki, gdzieś tam wrzucić, czy do bagażnika, musi to oczywiście wyciągnąć przed jeżdżeniem, żeby nas nie zabiło, żeby mieć podstawowe rzeczy. Tylne wahacze, przednie drążki kierownicze, zdrowy rozsądek, trochę paliwa i jedziemy. Możemy? Możemy już pojechać? To jest ten moment? To jadzie. Jak to mówią na Podlasiu, jadzie. To jedziemy. Na mnie się podoba. Jedziemy. Jedziemy. Mario, chwila prawdy. Jesteśmy właśnie na torze i będziemy testować to cudo. Jak myślisz, jak to wyjdzie? Dobrze wyjdzie. No, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Nisko budżetowo. Mam nadzieję, że szybko się to wszystko przełoży na jakość tego jeżdżenia. No ty jedź, ja tam się na tym nie znam. Ja śruby przykręciłem. Chyba. Chyba, ja byłam przy tym, więc liczę, że faktycznie będzie ten samochód tutaj całkiem fajnie poskręcany. Ciekawa jestem bardzo tych testów, ponieważ no, to jest pierwsze nasze wyjechanie tym autem na tor. Bardzo często jest tak, że pierwsze treningi, testy samochodów to są takie, wychodzą takie bolączki wieku dziecięcego. Ciekawa jestem, jak nam poszło w warsztacie, czy dopięliśmy wszystko na ostatni guzik. To musisz sprawdzić, bo dopóki się nie przejedziemy, to nie sprawdzimy, więc siadaj do tego cuda i zapierdalaj. Na to go!
Jaki to auto jest zajebiste. Bardzo ładnie jeździ. Co, nie grzeje się nic? Nic się nie grzeje, w ogóle wszystko jest zajebiście, ten samochód jeździ zajebiście. Zajebiście jeździ. Mega, to zawieszenie, te skręty jest super zajebiste. Maria, ten samochód jest fenomenalny. Pamiętaj, że jestem pod wrażeniem, zapierdala ten samochód. Fajny, spoko. Nawet mnie się spodobał. No, tak, to by się spodobał, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ale jestem pod ogromnym wrażeniem, ten samochód jest tak responsywny, tak fajnie się nim jeździ. Pięknie się skręca, driftuje, naprawdę jest bardzo kontrolowalny i jestem dumna z nas, bo nie sądziłam, że pierwsze testy i będą tak udane. No to dobrze. Mam nadzieję, że następny przyszły właściciel będzie jeszcze bardziej zadowolony niż ty i ja, także walczcie o niego. Tak, walczcie o niego. Ja mam nadzieję, że ten samochód przyczyni się do zbudowania kolejnego zawodnika, który będzie startował w Mistrzostwach Polski. Mario, zrobiliśmy zajebistą robotę. Aha. Dzisiejszym naszym gościem jest Wojtek z kanału Do Roboty, na którym testuje różne profesje, różne zawody. Pokazuje, jak one wyglądają, ich wady i zalety. Powiem ci, Wojtek, to jest genialne, ponieważ ja kiedyś chciałam zostać aktorką właśnie dlatego, żeby testować różne zawody. Ty zrobiłeś to mądrzej. Powiedz, jak na to wpadłeś? Czy mądrzej, to nie wiem, ale szczerze nigdy nie pracowałem tak na stałe. Zawsze właśnie tu coś podziubałem, tam porobiłem i mówię, no jak taką ścieżkę sobie w życiu wybrać, prawda? Jesteśmy w liceum, w technikum, nie wiemy co robić. No i mówię, jestem ja, czyli można sobie wejść na kanał Do Roboty i zobaczyć, co ciekawego można w życiu robić, nie wiedząc, co się chce robić, nie? Tak z doświadczenia po prostu. Jeszcze raz, wytłumacz mi to. Nie wiesz, co chcesz robić, tak, no. Nic nie robiłeś, czyli byłeś leserem. Nie no, ja robiłem dużo, tylko nie na stałe. Czyli dalej nie robiłeś za wiele, tylko z kwiatka na kwiatek. No. A teraz prowadzisz kanał, który pokazuje właśnie to, co nie robiłeś, a robiłeś, żeby ludziom pokazać, że można coś zrobić. No właśnie, już zrobiłem 300 odcinków, gdzie co odcinek testuję to na własnej skórze, własnymi rękami coś robię, pokazuję, jak to wygląda, ile da się zarobić i co trzeba wiedzieć, żeby tą pracę wykonywać. Świetnie, nie? Bajka. Ja bym to spróbowała. Jak te nam Podlasie mówią, dla mnie się podoba. Dla mnie się podoba, tak. A powiedz, a był jakiś taki zawód, który stwierdziłeś, że jakbym nie prowadził kanału, to bym prowadził właśnie, robił takie rzeczy w życiu? Jest kilka takich zawodów, ja najbardziej lubię tworzyć, czyli nie ma czegoś, coś robimy i nagle powstaje, typu wiesz, spawacz, piekarz, że po prostu łączymy składniki i coś wychodzi, sprzedajemy to ludziom albo dajemy, ludzie się cieszą, nie? To jest fajne, bo to jest kreatywne, więc no, w tym kierunku mógłbym iść. A powiedz mi, a pracę można na przykład podjąć na przykład w branży porno? Nie testowałem, ale chętnie. No właśnie. Znaczy, no bo zależy w którym miejscu, czy z tyłu, czy nie z przodu. Wiem, gdzie, nie? Ale jak mówisz o do roboty, to no, też jest robota, jakby nie było. Jest. Najstarszy zawód świata. Czyli na przykład. Ja jestem generalnie za tym, żebyś nakręcił taki odcinek, z chęcią go obejrzę. A ja z chęcią go nakręcę. Ja właśnie, moi widzowie często podrzucają mi pomysły, Wojtek, jedź tam, sprawdź to. Ja mówię, nie ma sprawy, jedziemy. Widzisz, to już mamy pomysła wspólnego, no, co? Tylko czy ja mam być za kamerą, czy za tą panią? No nie, no musisz sprawdzić, jak ta robota idzie, a później dopiero namówić do roboty, żeby z tego był biznes. O? I pieniądze. I pieniądze. No właśnie, czy było coś takiego, co stwierdziłeś, że jednak nie zrobisz? Bałeś się albo po prostu stwierdziłeś, że to, nie wiem, nie jest nieetyczne lub coś w tym stylu? To znaczy, zrobiłem wszystko, ale czasem się bałem przed jakimś, na przykład straży pożarnej, mam lęk wysokości i panowie, żeby zrobić mi taki test, no to wysunęli drabinę straży pożarnej chyba na 8 czy 9 piętro i mówią, wchodź. Mimo, że byłem przypięty do wszystkich tam uprzęży i byłem chyba bezpieczny, to się bałem, żeby wejść. No ale jak już szedłem na to 8 piętro, tak stoją, oni mówią, zerknij naokoło. Ja mówię, dobra, no już szedłem, to pooglądam, nie? Bałem się, zaciśnięte wszystko i już tak patrzę, nie? Mówię, no spoko, spoko. No ale to było jedno z takich zawodów, że no był gdzieś ten stres wysokościowy. A powiedz mi, a zawód, który pokazywałeś, czy pracę, którą pokazywałeś,
która jest dla ciebie była taka najbardziej niewdzięczna, ekstremalna, taka, która... Ginekolog. Nie, no żartuję. Wiesz, co mówi ginekolog, który wychodzi z roboty? Na ulicę? Nie. Nareszcie twarze. Nareszcie twarze. Nie, no sprawdzałem zawód ginekologa, ale był wdzięczny. Nie, najbardziej niewdzięczne było czyszczenie takich tam, jak tutaj stoją kibelki takie, wiesz? Dla mnie, to i tojki takie. Prawie, że taplasz się w gównie, nie? Wkładasz tą rurę, musisz zabełtać, wyciągnąć to, no takie no... A często, robota jak robota, ale często to ludzie nie szanują tej pracy. Tak. Ja też często udowadniam i pokazuję to młodym ludziom, żeby szanować każdą pracę. Czy to jest pani w sklepie, czy to jest pani sprzątaczka, bo to są zazwyczaj takie zawody. Rzucę papierek, bo ktoś i tak to posprząta, nie? Czy w hotelu na paskudze, bo ktoś posprząta, nie? Więc... Słuchaj, mówiłeś, że 300 odcinków nagrałeś, czyli 300 różnych profesji. Nie było w tym porno. A czy było, na pewno była praca kierowcy zawodowego i tak dalej, natomiast czy było pokazane coś, że sportowiec może zarabiać pieniądze. Motosportowiec. Motosportowiec? Stricte nie. Nie, teraz nie kojarzę. Pokazywałem zawód na przykład kierowcy busa takiego transportowego, to jechaliśmy gdzieś tam do Austrii i z powrotem ileś tam tysięcy kilometrów. Tirowca robiłem odcinek, czyli kierowcy ciężarówki, ale z motosportem nie miałem nic wspólnego, ale staram się to przełamywać, właśnie pokazywać w najnowszych odcinkach, że z pasji, z hobby można zarobić. Ostatnio też robiłem z youtuberem noże. On już od 5 lat, chłop, robi noże i zarabia na tym pieniądze. I żyje z tego. 4-osobowa rodzina, czy 3, żyje z robienia noży. Ostatnio też pokazywałem, jak jeździć na go-kartach i czy da się na tym zarobić. No a dzisiaj będziemy driftować. Dokładnie tak. A powiedz, w ogóle interesujesz się motorsportem? Lubię. Mam, no nie zawsze mam na to czas, ale fajnie. Czy jakiś offroad, czy coś takiego. No fajnie gdzieś, no tak. A drifting? Lubię bardzo, już od takich lat chodziłem tam, powiedzmy, czy do Katowic, czy gdzieś jeździłem na takie, no, zloty, czy coś takiego, pokazy, gdzie ludzie driftowali, czy stunt na motorze. Bardzo lubiłem, kiedyś miałem nawet swój skuter i gdzieś tam też próbowałem go na jedno koło podciągnąć. Ale nie pomyślałeś, że z tego można żyć? Może bałbym się, wiesz, na początku i dzisiaj też poruszymy ten temat, jak się nie bać, żeby ruszyć, nie? Bo każdy myśli, no, kupię auto i skąd te pieniądze? Na razie muszę w tego, powiedzmy, typowego gruza włożyć ten hajs. A skąd go wyciągnąć? Więc to może być ten strach, ale myślę, że z tobą, Karolina, dzisiaj... Połączymy siły i pokażemy, że można z pasji zrobić dobry biznes. No, myślę, że tak. No. Tak, dokładnie. To ja ciebie w takim razie zapraszam do mojego świata, do samochodu. Pojeździmy, a potem sprawdzisz, czy moja profesja jest łatwa i sam zobaczysz, spróbujesz podriftować. To zawsze wygląda z boku fajnie. Bardzo często, że patrzę na przykład przy pracach na koparce czy dźwigu, co to za te joysticki złapać i wykopać dziurę. I wiesz, delikatnie ruszę, a tu ci się nagle cały żurow rusza, nie? Tak. I ci cały ładunek na przykład wpada prawie że do kabiny. To z boku zawsze łatwo wygląda. I oni do mnie piszą, widzowie, o, wyglądasz jakbyś do żadnej roboty się nie nadawał. Wejdź do tego żurawia i rusz tymi joystickami. To nie jest PlayStation, nie? Tak. To co? Zapierdalamy na tor. Pieluchę założyłem, to myślę, że się nie posikam. No to... To jedziemy, dobra.
tego jeszcze nie było. Jesteś pierwszą osobą, która popsuła nam auto. No właśnie, jeszcze nawet nie siadłem na fotel kierowcy, co gorsze, tylko z fotelu pasażera zepsułem samochód. Nie, to się nie wydarzyło. Zdecydowanie za ciężki jesteś, wiesz? I dociążyłeś ten tylny dyferencjał i zrobił churu. Jestem piórko! To jest niemożliwe, żebym coś tutaj... Nie wiem, czemu? Co tu się stało? To jest motorsport. To jest motorsport, czyli niestety wszystko się może zdarzyć w każdej minucie. Ja wielokrotnie jak kogoś zapraszam, to mówię, przyjedź na samym początku, bo ten pierwszy przejazd może być tym ostatnim. I to jest to, co powoduje, że też dużo jest z tym frustracji, dużo łez podczas zawodów, podczas treningów. No ale to jest to też część motorsportu, z którą trzeba sobie radzić. I tu wszystko spada na barki mechanika. I on powinien nam to teraz naprawić. Ile mu czasu daje? 15 minut? Ja myślę, że w formule by to wymienili w 2 minuty, więc Mario... Daj mu 15. Kwadrans akademicki. Niech będzie 15. Widzę, że się rozbrykałeś strasznie. Ja pojeździłeś chwilką BM-eczko. Natomiast słuchaj, ten dyferencjał wytrzymał 4 sezony. Katowania, naprawdę katowania, więc miał prawo, ale tak? Ale jak wy się przygotowaliście na mój przyjazd? To powinien być nowy, przygotowany dyferencjał. A nie 4-letni mi tutaj dają, no. I nowe auto, zupełnie. 40-letni. 40-letni. 260 tysięcy przebiegu i ja przyjechałem, no. Powiem ci, nie wiem, masz jakiś fatum. Ale, a jak się bawiłeś w ogóle na tym prawym fotelu? Jak twój pierwszy raz? Super! Pierwszy raz, jak był tutaj totalnie pierwszy, to się bałem, bo nie wiedziałem, co mnie czeka, nie? Jedziemy i był stresik, nie wiedziałem, za co się złapać. Później, jak już miałem obrane swoje jakieś takie elementy, za które mogłem chycić i widziałem, że się nie wyrywają, urywają, no to taki stres zszedł. No przy czwartym, piątym okrążeniu, no to już czułem się normalnie, jakbym ja prowadził, nie? No ty już jest pojeździłeś, no. Duchem. Duchem pojeździłem, ciałem jeszcze nie. Fajnie, super, profesjonalizm mega. Nie bałem się tylko dlatego, że wiedziałem, że wiesz, co robisz. Mimo wszystko, że to jest maszyna i mogło zdarzyć się wszystko. Oprócz jednej tam kraksy, powiedzmy, która i tak się zdarzyła. Fajnie, fajnie. Widziałem, wiesz, jak ty tam manewrujesz tymi wszystkimi tam elementami i że to auto robiło to, co ty chciałaś, nie? Super. Podoba ci się ta dyscyplina motosportowa? Zaczyna cię ona wkręcać, wciągać? Myślę, że tak. No oprócz tego, że się zepsuło coś i nie ma z czego tego wziąć, nie? Więc... No właśnie, ale nie miałeś okazji się przejechać, bo się popsuło. A jak takim osobom, które chciałyby zacząć i teraz nie mają kontaktów, nie mają wiedzy, nie mają do kogo się udać. Jak byś polecił, co byś zrobił w takim przypadku twoim, kiedy ty nigdy nie miałeś do czynienia z motorsportem, z driftingiem, ale stwierdzasz, kurczę, chciałbym to robić. To znaczy, to jak myślę, jak w każdej pracy, trzeba zacząć, czy to chcemy być informatykiem, kucharzem, kelnerem, czy właśnie pracować w motosporcie, no trzeba zrobić ten pierwszy krok, prawda? Bycie kucharzem, no to trzeba coś zacząć gotować nawet w swojej kuchni. A chcąc driftować, no to kupujemy samochód, oglądamy na przykład YouTube, takie kanały jak twój, czy też inne motoryzacyjne, szkolimy się, oglądamy, aha, taki samochód, coś trzeba przyreperować, wiadomo, że trzeba mieć dwie prawe ręce albo jedną prawą, drugą lewą, to wtedy łatwiej klucze trzymać, więc prawa, lewa, tak. No i zacząć coś, no... Kupić jakiś ten samochód, dziubać coś przy nim, robić, żeby on dłużej wytrzymywał, znaleźć jakiś parking. No takich miejsc myślę, że jest sporo. Wiadomo, że nieprofesjonalne tory, bo tego raczej w Polsce no nie ma aż tyle. Ale to można jechać, powiedzmy, na market wieczorkiem. Nie można. Tego nie polecamy. Na profesjonalny tor, który jest gdzieś przystosowany nie, do tego. Nie musi być tor, może być plac. Tu jest coś. Tu jesteśmy na giełdzie truskawek. No. Tu się handluje truskawkami. Jak jest sezon, tu nie jeździmy, ale jak później się już to kończy, to burmistrz mówi, słuchajcie, parę złotych zapłacicie, wy się uczycie, jest bezpiecznie. Trzeba tylko chcieć. No to dobra, to czyli szukamy giełdę truskawek, borówek. Tam się umawiamy z koleżkami, którzy już na przykład jeździli, bo najlepiej jest nabrać doświadczenie od ludzi, którzy już mają to doświadczenie. No i próbować, jak w każdej innej branży. Nie zostaniemy programistą, jak nie napiszemy pierwszego programu w notatniku. Nie zostaniemy kucharzem, jak nie ugotujemy pierwszego rosołu. Nie zostaniemy mistrzem driftu, jak nie wsiądziemy do starej BM-ki, nie? Więc no po prostu trzeba się wziąć. Do roboty. Do roboty, dokładnie tak, słuchajcie, jak chcecie cokolwiek zrobić, osiągnąć, spełniać marzenia, to nie szukajcie wymówek, nie szukajcie sposobów, byleby tego nie zrobić, bo marzenia wam uciekają, więc do roboty. Życie mamy tylko jedno, ja zawsze tak uważam. U mnie już powiedzmy jakaś część życia za mną i ciągle mówię, a można było coś zrobić, czemu tego nie zrobiłem, prawda? Więc warto. Warto walczyć o marzenia, warto, prawda?
Zawsze. My jesteśmy tego doskonałym przykładem. Od zera do bohatera. Nie mieliśmy nic, nie mieliśmy wsparcia, mieliśmy chęci. A teraz jesteśmy na najwyższych zawodach na świecie, także tylko trzeba chcieć. Myślę, że macie takie same chęci, żeby wymienić ten dyfer. I trzeba chcieć po prostu. Trzeba chcieć. Zaraz będziemy negocjować a propos dyferencjału. Natomiast Was serdecznie zapraszam do tego, żeby oglądać cały odcinek, całą serię, wszystkie odcinki, bo tam dokładnie podpowiadamy, gdzie, jak zrobić, z kim i gdzie jeździć, gdzie trenować. I oglądajcie Do Roboty kanał, bo tam będzie Jak Zrobić na Porno. Też będzie. Do roboty. Do roboty. Na razie. Do roboty! Do roboty są konie i traktory. Słuchajcie, nie, wy się bierzcie do roboty. Mam nadzieję, że w tej serii udało nam się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Lub na większość waszych pytań. Na większość waszych pytań dotyczących, jak zacząć swoją przygodę z driftingiem. Oczywiście, jak macie jakieś pytania, które chcielibyście jeszcze zadać, to zadawajcie w komentarzach. Piszcie nam też w komentarzach, co byście chcieli oglądać. Czy budowę samochodów, technikę budowy samochodów, rozmowy z naszymi porąbanymi gośćmi, nie wiem, jakieś filmy erotyczne, co mamy nakręcać, żeby było coś innego, no, żebyście byli zadowoleni, a my żebyśmy mogli spełnić wasze coś tam. Słuchajcie, dokładnie, ponieważ zaczynamy dopiero przygodę z YouTube'em, a chcielibyśmy pokazywać Wam to, co Wy chcecie oglądać. Czekamy na Wasze komentarze, a my tymczasem bierzemy się do czytania Waszych uzasadnień i wyłonienia nowego właściciela tego auta. Idziemy? Od 23.99. Od 23.99 do 23.99 czekamy jeszcze na Wasze uzasadnienia, a my się już bierzemy do czytania tych, które do tej pory przyszły. A ja jeszcze mam niespodziankę. Postanowiłem jeszcze dołożyć coś od siebie i stuningować ten samochód, żeby miał koni więcej. Naklejko. Sticker tuning. O, naklejam naklejkę stickerową. I mamy jakieś 3 konie więcej. No co najmniej. Ale mamy dla Was też niespodziankę. Postanowiliśmy ten samochód indywidualnie otuningować, stickerować. Tak. Będzie specjalna dedykacja dla nowego właściciela i będzie miał dużo naklejek na samochodzie. Bardzo dużo. Tak, trochę go zmienimy wizualnie, ale to zobaczycie dopiero na naszej inauguracji 16 marca, na którą Was serdecznie zapraszamy i czekamy na Was. I tam ogłosimy zwycięzcę i osobę nowego właściciela do tego auta. Serdecznie zapraszamy. Ty serio mówisz? Serio. Nie dajemy go nikomu. No, takie fajne jest. Wynik, konkurs konkursem, wyniki są już znane. Do zobaczenia. Nara.